W restauracji Gościniec nad Wisłą środowiskowy dom samopomocy w Tczewie zorganizował 18. edycję festynu przyjaźni tacy sami. Tradycyjnie wydarzenie nawiązuje do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię. Festyn tacy sami organizowany jest od 18 lat, co oznacza osiągnięcie wieku pełnoletniego. Inicjatorka wydarzenia, Gabriela Brządkowska, postanowiła więc zorganizować wielkie integracyjne spotkanie w ramach hucznej i radosnej osiemnastki. Przede wszystkim było bardzo dużo zabawy. Nie zabrakło wspomnień minionych, zazwyczaj plenerowych imprez na placu Hallera, czy też wspólnych wyjazdów. Festyn tacy sami w Tczewie kojarzy się z wydarzeniem plenerowym. Skąd ta zmiana? No właśnie, od 18 lat odbywał się na placu Hallera. Pierwszy festyn w 2004 roku odbywał się na ogródkach działkowych, ale w tym roku postanowiliśmy, on już uzyskał pełnoletność. 18 lat to pełnoletność, więc tak postanowiliśmy zrobić biesiadnie, zabawowo, wspomnieniowo. Gośćmi imprezy byli podopieczni z kilkunastu ośrodków wsparcia, łącznie ponad 200 osób z pomorskich miejscowości: Tczewa, Trójmiasta, Malborka, Pelplina, Rajków, Rudna, Damaszki, Kończewic i Kolnika. Imprezę otworzyli wspólnie Gabriela Brządkowska i wiceprezydent Tczewa do spraw społecznych Adam Urban. Po raz 18 w naszym mieście obchodzimy Dzień Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię. Jest to bardzo wielkie wydarzenie, przede wszystkim dla samych osób borykających się z tymi problemami psychicznymi, ale nie mówię dla nas wszystkich, bo to pokazuje, że od wielu lat w naszym mieście podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, czy to w sferze zdrowia, czy w sferze aktywizacji, integracji społecznej. Poprzez funkcjonujące w naszym mieście środowiskowe domy samopomocy, poprzez stworzoną sieć oparcia społecznego, czy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, z lekarzami psychiatrami, z ośrodkiem pomocy społecznej, z warsztatami terapii zajęciowej, z domami pomocy społecznej. Tworzy się taka duża sieć oparcia społecznego dla osób borykających się z problemami psychicznymi. A w tym roku postanowiliśmy zorganizować obchody bardziej może radosne, żeby też świętować te 18 lat wspólnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i też, żeby osoby, które na co dzień może mają troszeczkę więcej powodów do zmartwień niż inni mieszkańcy naszego miasta, mogli też cieszyć się ze swojego święta. Zabawę rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczestników oraz kadry środowiskowego domu samopomocy w Tczewie pod kierunkiem Bożeny Szczepańskiej. Potem były występy przedstawicieli poszczególnych ośrodków wsparcia, łączone biesiadną zabawą prowadzoną przez DJ-a Geska. Ideą tego dnia, tego szczególnego dnia, jest przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób i takie pozytywne postrzeganie tej choroby i osób borykających się z tym problemem w naszym społeczeństwie. Chodzi tutaj przede wszystkim o integrację, bo na festynie tacy sami występują nie tylko uczestnicy różnego rodzaju ośrodków wsparcia, domów pomocy, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów, ale czy właśnie klubów samopomocy, ale występują dzieci, występują seniorzy, występuje młodzież szkolna i to jest takie właśnie przesłanie, żeby edukować i oswajać nasze społeczeństwo z problemem niepełnosprawności właśnie w takim szerszym aspekcie, bo ten nasz festyn jest wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny, skierowany do wszystkich osób, które nie tylko borykają się z problemem choroby psychicznej, ale i do ich rodzin i ma taki aspekt właśnie edukacyjny. Strzał w dziesiątkę, bo widzimy, jak ta tutaj integracja postępuje w tym radosnym transie, można powiedzieć. No tak, bo to jest impreza skierowana głównie do naszych uczestników. Oni są tutaj najważniejsi. Ta impreza jest im dedykowana. Oni są tutaj gospodarzami i cieszą się, że mogą razem przebywać, integrować się, nawiązywać przyjaźnie, znajomości, wymieniać doświadczenia, a przede wszystkim wspaniale się bawić, bo to jest wyjątkowe święto, bo tak jak zawsze zaznaczam, na świecie choruje 50 milionów osób. W Polsce boryka się z problemem schizofrenii prawie 400 tysięcy ludzi, a co czwarty Polak nie wie, co to jest schizofrenia. Oswajamy ich z problemem niepełnosprawności i uczymy takiego prawdziwego, pozytywnego postrzegania osób niepełnosprawnych, bo wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od koloru skóry, od wiary, od wykształcenia. Po prostu jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy równe prawa.